piosenka się skończyła, można zacząć. Dzień dobry Państwu, serdecznie witam, dziękuję za zaproszenie i życzę bardzo dobrego dnia i bardzo dobrego sektora 3.0. To są ważne konferencje, bo dzięki tym konferencjom my rozumiemy lepiej to, co dzieje się w czasie rewolucji cyfrowej. Rzeczywiście uczestniczymy w rewolucji. Ta rewolucja zmienia wszystko dookoła. Jesteśmy coraz bardziej połączeni każdej chwili z prawie każdym na całym świecie. To jest ważne, żeby rozumieć, iż to łączenie wymaga dobrych sieci i szybkich sieci. To jest ważne, żeby rozumieć, iż istotą tego zmieniającego się świata jest możliwość przetwarzania danych, różnorodnych danych. I w oparciu o te dane powstają zupełnie nowe usługi, te coraz bardziej spersonalizowane, te coraz bardziej dostosowane do naszych potrzeb. Jakie usługi? W każdej możliwej dziedzinie. Inaczej dzisiaj czytamy książki, inaczej szukamy dostępu legalnego do filmów, inaczej szukamy dostępu legalnego do muzyki, inaczej szukamy dostępu do edukacji. Popatrzcie, ile nowych możliwości się otworzyło. Ale z czasem, krok po kroku, chcemy mieć także nowe usługi administracji publicznej i chcemy, żeby państwo było otwarte i transparentne. Cóż lepszego jak możliwość e-konsultacji i pokazania tego, jak projekt wygląda od samego początku, kto zgłasza jakie uwagi, uzasadniając, że właśnie prawo powinno być w taką czy w inną stronę zmienione. To jest przejrzystość dzięki nowym technologiom, ale rozumienie tej nowej rewolucji, cyfrowej rewolucji, wymaga jeszcze czegoś jednego, a mianowicie oswojenia się z tym, że musimy zacząć mówić zupełnie nowym językiem, językiem skrótu, językiem obrazu. W regulacji, którą Parlament Europejski przygotował, kraje nad tą regulacją pracują, regulacja dotyczy ochrony danych osobowych, jest zapis, który mówi o tym, że trzeba infograficznie informować użytkowników i konsumentów o różnych sprawach. To jest nowość, taki zapis w przepisie prawnym, bo dzisiaj nikt już nie chce czytać szeregu literek, chce zobaczyć tę samą treść, ale przedstawioną w nowy sposób, żeby to zrozumieć. My musimy się rozwijać, musimy się nauczyć kodować, musimy się nauczyć zmieniać nasze umiejętności w ciągu całego życia, bo pewnie za 10-15 lat będziemy kooperowali z robotami, a roboty dzisiaj dzięki przetwarzaniu, szybkiemu przetwarzaniu danych mogą wykonywać tak zwane nierutynowe czynności, czyli mogą budować scenariusze rozwojowe. Ale pamiętajmy też, że ta wielka rewolucja cyfrowa, niosąc dobre rozwiązania, lepsze dla nas jako użytkowników, niesie też różnego rodzaju zagrożenia. Skala przestępstw w cyberprzestrzeni ma wartość, w roku 2014 miała wartość 400 miliardów dolarów. Kraje rozwinięte przekazały krajom rozwijającym się pomoc w wysokości 127 miliardów. Ludzie migrujący za pracą przekazali do swoich rodzin w krajach ubogich 250 miliardów. I zobaczcie, a tu 400 miliardów ukradzione. Wszyscy możemy się właściwie czuć ofiarami, ale to oznacza, że musimy się zabezpieczać. Z jednej strony ważne pojęcie dla rewolucji cyfrowej – prywatność i wolność. Z drugiej strony ograniczenia związane z bezpieczeństwem, te pozytywne ograniczenia. Musimy zacząć rozumieć, jak budować bezpieczeństwo także poprzez urządzenia, w które już będzie wpisane bezpieczeństwo. I na koniec rzecz najważniejsza. Ten świat cyfrowy, niektórzy mówią, trochę nas zmienia w urządzenia, których to urządzeń jest oczywiście coraz więcej. Aplikacji jest coraz więcej. My korzystamy z niesłychanej ilości aplikacji, a za 4-5 lat każdy z nas na świecie, 7 miliardów ludzi, będzie mógł mieć nową aplikację co półtora tygodnia, bo świat będzie dawał wtedy 26 miliardów 800 milionów aplikacji w ciągu jednego roku. Nie dajmy się przytłoczyć. I na koniec chcę powiedzieć tak. More digital. Więcej cyfrowości, ale w tym całym procesie musimy powiedzieć tak. Więcej cyfrowości pod ludzką kontrolą.
To znaczy nie możemy zagubić tego czynnika ludzkiego. Human factor is the best solution for our development. This is a message also for our colleagues from South Korea and from US. I think that your presentations will be very inspiring for all of us during the day.